Wznawiam posiedzenie w tym dniu, w którym na sali, w której zwykle dzieje się polityka, dziać również będzie się historia. Szanowni Państwo, witam prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę. Witam prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego wraz z Radą Ministrów. Witam byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Wałęsę. Kto z pań i panów posłów jest za wysłuchaniem w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Głosowało 438 posłów, za 241, przeciw 180, wstrzymało się 17 posłów. Stwierdzam, że Sejm propozycję Prezydium Sejmu przyjął. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę, panie premierze. Rozumiem, panie pośle. Jeżeli chce pan w tak szczególnym dniu złożyć wniosek formalny, chętnie to panu umożliwię. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie premierze. Pan marszałek raczył zauważyć, że to jest dzień szczególny. Otóż debata nad programem działania Rady Ministrów to jest najważniejsza debata w parlamencie. Czy składa tą debatę premier Mateusz Morawiecki, czy jakikolwiek inny kandydat na premiera. I otóż, żeby poważnie traktować nasz kraj, naszych obywateli, żeby mogli się dowiedzieć, jaki jest program działania rządu, to jest właśnie ograniczenie demokracji. Panie marszałku, wnioskuję, żeby pan marszałek zdecydował, żeby to była któraś z debat, no chociażby panie krótka, pośle, 120 minut. Dziękuję. Panie pośle, tę sprawę Sejm rozstrzygnął już w głosowaniu. Każdy poseł, który będzie miał taką wolę jako przedstawiciel narodu zabrać dzisiaj głos w tej debacie, w pytaniach, które nastąpią po oświadczeniach klubów, będzie mógł to zrobić. Nie będą one limitowane co do ilości. I to jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi, a nie jej ograniczanie, jak pan przewodniczący był uprzejmy nas przed chwilą przekonywać. Przepraszam, panie premierze, że zbyt wcześnie wywołałem pana do tego punktu, ale teraz proszę jeszcze raz o zabranie głosu i przedstawienie planu działania Rady Ministrów. Bardzo proszę. To interes zwykłych Polaków, a nie interesy wielkich firm i wpływowych ludzi powinien stać w centrum polskiej polityki. Druga fundamentalna wartość – samostanowienie, podmiotowość, możliwość decydowania o sobie samym. Mowa tu o wartości rozumianej indywidualnie, o swobodnym decydowaniu o przyszłości swojej i swoich dzieci, ale też większej swobodzie w wyborze formy zatrudnienia czy w wyborze momentu przejścia na emeryturę. Rodzice muszą móc decydować o ścieżce rozwoju i sprawach swoich dzieci. Tak, rodzice, a nie politycy. Nie godzimy się na jakiekolwiek dalsze odbieranie kompetencji państwom. Jeśli Unia ma przetrwać, to musi odejść od prób łapczywego zagarniania kolejnych kompetencji. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Ba, naszą rolą jest nie tylko być w Unii, ale Unię aktywnie zmieniać na lepsze. Władza musi realizować to, co obiecuje. Więc podsumujmy z dumą. Drugie najniższe bezrobocie w Unii, silna złotówka, szybko spadająca inflacja, jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych od czasów przed COVID-em do końca tego roku wśród krajów Unii Europejskiej. Rekordowy wzrost PKB w Unii za trzeci kwartał tego roku. 7,5 tysiąca złotych przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W takiej kondycji jest polska gospodarka pod koniec czy po naszej drugiej kadencji. Kryzys za nami, odbicie gospodarcze przed nami. My jesteśmy w pełni sił finansowych, gospodarczych do kolejnego skoku. Intel, Google, Microsoft, cieszy nas obecność amerykańskich gigantów w naszym kraju, bo to także wzmocni nasze bezpieczeństwo.
Polski przemysł po pandemii rozwijał się szybciej i rozwija się szybciej. Z punktu widzenia przyszłego rozwoju i bezpieczeństwa kraju taką kluczową inwestycją jest Centralny Port Komunikacyjny i polski atom. Odłóżmy mikromanię na bok. O sile państwa świadczy również silna armia. Wydatki materiałowe na uzbrojenie nie będą zaliczane do deficytu budżetowego. Nasza polityka społeczna sprawiła, że Polki stały się bardziej aktywne zawodowo, pewniejsze siebie w kontaktach z pracodawcą. Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet wyniósł na początku naszych rządów około 60%, teraz to jest około 70%. Z kolei luka płacowa spadła z około 7% do 4,5%. Czasy się zmieniają. Widzimy, że nasze żony i nasze córki i nasze wnuczki chcą dziś żyć zupełnie inaczej. I wszyscy panowie muszą to zrozumieć. I dlatego w dekalogu polskich spraw zdecydowaliśmy się wpisać bon rodzicielski, który zapewnia finansowanie różnych metod leczenia niepłodności. Kierujemy się tutaj zasadą wolności, swobody. To rodzice decydują, jaką metodę leczenia wybiorą. A miejsce kobiety jest i powinno być tam, gdzie ona sama je sobie wybierze. Czwarte wielkie wyzwanie dla Polski to rewolucja cyfrowa. My cyfrowe rozwiązania uczyniliśmy częścią naszego codziennego życia. Tygodnik The Economist za słowo roku 23 uznał czat GPT. Polski rząd musi znaleźć odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać świat w dobie sztucznej inteligencji, która wkracza coraz odważniej do naszego życia. Przygotujemy zatem założenia nowej reformy administracyjnej, której sednem nie będzie centralizacja, ale usieciowienie. Tak, żeby usługi publiczne, ale też dobrobyt skutecznie płynęły od centrum do całego kraju, a nie koncentrowały się na większych aglomeracjach. Oto kilka naszych propozycji. Ulgi podatkowe dla firm zatrudniających określoną liczbę seniorów. Po drugie, edukacja srebrnego wieku. Rozwój uniwersytetów trzeciego wieku dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje przez całe życie. Po trzecie, polityka włączania seniorów w życie społeczne. Tworzenie miejsc, gdzie seniorzy będą mogli spotykać się i współpracować z osobami młodszymi. Wsparcie tak zwanego co-housingu senioralnego, czyli oddolnych wspólnot lokatorskich jako alternatywy dla domów spokojnej starości. I po trzecie, utworzenie cyfrowych domów seniora, w których seniorzy będą mogli rozwijać kompetencje w świecie wirtualnym. Zalążki tego już również stworzyliśmy. Nowoczesne centra kultury w każdej gminie. Dlatego zaproponuję też dyskusję nad pakietem demokratycznym dla polskiego Sejmu. Nie na teraz, nie bójcie się. Na przyszłą kadencję. Dojrzałość naszej demokracji najlepiej odzwierciedli rola opozycji, ktokolwiek by nią nie był. Na pakiet demokratyczny mogłyby się składać to przykłady Dzień Opozycji, na przykład co trzecie albo co czwarte posiedzenie Sejmu, to wicemarszałek opozycji mógłby układać porządek obrad. Comiesięczne sprawozdanie prezesa Rady Ministrów, po którym każdy z klubów może zadać 5 wolnych pytań. Obligatoryjne kwoty, czyli ilości reprezentantów opozycji w obsadzie stanowisk w gremiach takich jak komisje sejmowe, takich jak KRS, Kolegium NIK. Jednak, aby taka Polska stała się faktem, musimy zdobyć się na coś jeszcze. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. No i drugie niebezpieczeństwo to jest niebezpieczeństwo odnoszące się do tych planów, które formułowane są i przyjęte już przez Parlament Europejski, formowane w Unii Europejskiej. Mimo że była już o nich mowa, to trzeba sobie jasno powiedzieć i może nawet ostrzej niż to powiedział premier. To jest koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz, z Brukseli, a w istocie z Berlina. Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze inwestyturę pana premiera i jednocześnie, jeśli to
to nie zakończy się sukcesem. Będzie tą koncepcję, która tutaj została przedstawiona, forsował dalej, aż ku jej realizacji, ku zwycięstwu. Panie premierze, po tych latach jak panu nie wstyd? Jak panu nie wstyd mówić te wszystkie kłamstwa i nieprawdy? Jak pan może na tej Izbie mówić o pakcie demokratycznym? Pan, którego koledzy dawali nam 30 sekund na wystąpienie, deficyt jest drugi najwyższy. Uspokójcie się, to są wasze ostatnie chwile, ale spróbujcie odbyć je godnie. Rozumiemy, że jest wam ciężko. Rozumiemy, że jest wam ciężko słyszeć prawdę o waszych rządach. Nie było was, kiedy trzeba było przeciwdziałać przemocy, w tym przemocy wobec kobiet. Dzisiaj Polki i Polacy boją się policji. Doprowadziliście do upadku tę ważną służbę i zhańbiliście polski mundur. Wasza telewizja publiczna doprowadziła do dramatów. Teraz jest pan za in vitro. Pan mówi o młodych. A co żeście im zaoferowali? Denializm klimatyczny? Wyśmiewanie ich marzeń i pragnień? Pałki i gaz na protestach młodych? Czarnka w edukacji, który zamiast inwestować w szkoły, inwestował w willę? Ale demokracja to nie jest wtedy, kiedy wy krzyczycie, a inni mają słuchać. My na protestach mówiłyśmy wielokrotnie, idziemy po prawo i sprawiedliwość. Dla młodych, dla kobiet, dla niepełnosprawnych, dla biednych, dla wykluczonych, dla pogardzanych przez was. I przyszliśmy. I rząd Donalda Tuska tę dobrą przyszłość Polski zna i naprawi to, co żeście zepsuli. Możecie krzyczeć, możecie zapominać, ale nie mówię do was, zdemoralizowani politycy PiS, ale do waszych wyborców. Gwarantujemy wam dialog, rozmowę i spokój. Szczęśliwej Polski już czas. Leszek Miller dawno temu powiedział, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, lecz po tym, jak kończy. I choć bardzo wiele się w Polsce zmieniło, ta prawda pozostaje wciąż aktualna. Panu, panie premierze, udało się dopisać w tej sprawie nowy, wielki rozdział. Bo żegnanie się z Polską potrafił pan rozciągnąć aż na 2 miesiące i ostatnie 2 tygodnie. Przez te 2 tygodnie nie zrobił pan, panie premierze, nic dla Polski, za to wiele dla siebie. Klub parlamentarny Polska 2053 Droga z ogromnym przekonaniem zagłosuje przeciw wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Po 8 latach zostawiacie Polskę ze wzrostem gospodarczym na poziomie 0, jednym z najniższych w Europie. Z inflacją na poziomie 6,5%, jedną z najwyższych w Europie. Ze stopami procentowymi na poziomie 5,75%, jednymi z najwyższych w Europie. Z największym przyrostem długu w wolnej Rzeczpospolitej. Za waszych rządów dług publiczny wzrósł o 780 miliardów złotych i będzie rósł, zgodnie z waszymi dokumentami, do 70% PKB. Ci, którzy łamali prawo, muszą stanąć przed Trybunałem Stanu. Wykluczenia, nienawiść i kłamstwa to są 3 cechy, które charakteryzowały pana funkcjonowanie. Teraz chce pan po tych wszystkich latach kończyć wojnę polsko-polską. Kompletną fiaskiem i porażką zakończyła się kwestia Krajowego Planu Odbudowy i pieniędzy europejskich, na które tak czekają przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy, służba zdrowia. A może Polski Ład był tym dobrodziejstwem, które spadło na polskich przedsiębiorców? W ciągu 40 dni 820 zmian. To jest stabilność funkcjonowania przedsiębiorców pod rządami premiera Morawieckiego. To pana rząd pogłębił federalizację europejską. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi z pełnym przekonaniem zagłosuje przeciwko wyrażeniu wotum zaufania premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego rządowi. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to próba likwidacji niezależnych mediów. Największa od 30 lat skumulowana inflacja sięgająca ponad 30%. To zniszczone relacje z Unią Europejską i z sąsiadami, którzy nieraz stawali obok Polski w potrzebie. To 1000 dni bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To upolitycznione służby specjalne, to podsłuchy i policja,
która często zamiast stawać po stronie obywatela, stawała naprzeciwko obywatela na polecenie władzy. Władzy i funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości. Mówił pan o nowych technologiach, mówił pan o cyfryzacji, mówił pan o sztucznej inteligencji. Panie premierze, a dlaczego pan zapomniał powołać w swoim rządzie tymczasowy ministra cyfryzacji? To nie bez powodu dzisiaj Sejm ma taką oglądalność. Dlatego, że nareszcie Polacy się cieszą, że tutaj nie ma kpiny, a jest normalna rozmowa. Powiedział pan premier w dzisiejszym przemówieniu kilka rzeczy słusznych. I w innych okolicznościach można by się nawet zastanowić, czy to wszystko nie ma jakiegoś sensu. Niestety, okoliczności są takie, że to już pana trzecie exposé, a my po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości doskonale wiemy, jaki ulotny związek mają pana zapowiedzi z przyszłymi działaniami. Prawo i Sprawiedliwość przez ten czas realizowało gospodarczy program Razem, było na lewo od SLD. Potwierdzał to nawet sam pan premier słowem, mówiąc, że robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdzał pan to czynem, wprowadzając mnóstwo postulatów wcześniej zapowiadanych przez Razem. Przez 108 lat zwalczaliście klasę średnią i to z rewolucyjnym zapałem Zandberga. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, czasem się nawet staje przestępstwem. W trakcie COVID-u napadaliście na przedsiębiorców, którzy słusznie nie chcieli przestrzegać waszych nielegalnych i często idiotycznych nakazów i zakazów. Kazaliście im nakładać maski chyba tylko po to, żeby nie czuli, jak plujecie im prosto w twarz. Nikt tej pomocy od was nie chciał. Chcieliśmy jedynie, żebyście nam nie przeszkadzali. Bo było zupełnie oczywiste, że urzędnicy znają się na zarządzaniu, inwestowaniu, na innowacji, tak jak ja na balecie. Nie dostrzegliby okazji inwestycyjnej, nawet gdyby im stanęła na stopie i walnęła ich prosto w nos. Ale nawet ja byłem zdziwiony rozmiarem porażki waszych rządów. Nie podnosił pan podatków, wprowadzał pan nowe podatki. Ale mistrzostwem w waszym wykonaniu był oczywiście Nowy Ład. Najgorsza reforma podatkowa w historii III RP. Kiedy już weszła w życie, to nikt w całej Polsce nie wiedział, jakie ma płacić podatki. Pracownicy urzędów skarbowych i ZUS-u nie wiedzieli, jak naliczać wynagrodzenia innym urzędnikom zatrudnionych w tych instytucjach. Kancelaria Sejmu musiała wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową, bo nie wiedziała, jak naliczyć wynagrodzenia posłom. Następnie wprowadziliście nowy ład, na podstawie którego można było się rozliczać na Nowym Ładzie, ale bez Starego Ładu, albo na Nowym Ładzie, ale bez Nowego Ładu. Niestety za waszych rządów powstawała rekordowa ilość prawa. Tylko w tym roku stworzyliście 37 tysięcy nowych stron aktów prawnych, ponad 100 stron dziennie. A cała trwająca 8 lat wasza biegunka legislacyjna zakończyła się wielką kupą papieru liczącą ponad 200 tysięcy stron. Podsumowując, czas waszych rządów to okres egipskich plag dla polskiej gospodarki. Nowy ład, lockdowny, drastyczny wzrost cen energii, drastyczny wzrost kosztów pracy, ciągłe nowe regulacje, niestabilne sądownictwo. A jeżeli jakiś przedsiębiorca nie był w stanie tego wytrzymać i jego firma padała, to słyszał od Jarosława Kaczyńskiego, że widocznie nie nadaje się do prowadzenia działalności w Polsce. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy to przeżyli. Jesteście wielcy, możecie być z siebie dumni. Jak PiS was nie zabił, to już nic was nie zabije. Oskarżano mnie o wszystkie możliwe niegodziwości. Ale spośród tych wszystkich obelg tylko jedna mnie naprawdę bolała. Sugerowanie, że chcę zrobić z wami koalicję. W 2021 roku Paweł Kukiz podpisał porozumienie programowe ze Zjednoczoną Prawicą, dzięki któremu przygotowaliśmy kilkanaście projektów ustaw. To zwiększenie emerytur rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Ustawa antykorupcyjna. Ustawa Wilczka dla obszarów wiejskich i małych miast. Kolejne gospodarcze ustawy, które przygotowaliśmy, dotyczyły rolników. I ostatni przykład tego, co zrobiliśmy, tym razem ustawy wolnościowej. Niestety nie było tak różowo. Główne ustrojowe ustawy, na które umówiliśmy się w 2021 roku, nie uzyskały poparcia. Były to ustawy takie jak o referendum lokalnym, ustawa o sędziach pokoju. Solidarna Polska nie poparła jeszcze dwóch ustaw ważnych dla Polaków. Ustawy umożliwiającej produkcję konopi medycznych w Polsce oraz ustawy ułatwiającej produkcję i przetwarzanie konopi włóknistych.
podczas kiedy tutaj debatujemy, słuchamy post-expose postpremiera o postpracy, zdradzeni zostali polscy transportowcy, rolnicy, delegalizowane są protesty graniczne. Mam nadzieję, że już niedługo uda się powołać komisję śledczą do spraw COVID-19 i będzie pan pierwszą osobą, która przed nią stanie. Podczas tego przemówienia, żeby nie zasnąć, zliczaliśmy kłamstwa, które padają z tej mównicy podczas pańskiego expose. Nadal było nudno, bo kłamstwa były stare, a nie nowe, ale zliczyliśmy z pomocą internautów tych kłamstw 47. Mam pytanie, i to jest szansa na wreszcie jakąś szczerą odpowiedź, bo pan przygotowywał to expose, miał wydrukowane, odczytywał pan, ile tych kłamstw było w istocie. Dziękuję bardzo. Przyszłam ze świeżym spojrzeniem i nie mogę ukryć swojego oburzenia na to, co nas spotyka ze strony właśnie lewej części tej sali, na to chamstwo, na to prostactwo, na to odwracanie się tyłem do premiera czy prezydenta rządu polskiego. Przy okazji polecam pani poseł, aby obejrzała sobie, jak pan poseł Czarnek odwrócił się ostatnio od wicemarszałka prowadzącego obrady. Panie premierze, pytanie do pana, ale jeszcze bardziej do tych przedstawicieli opozycji, którzy tutaj rysowali nam katastroficzny obraz Polski. Ilu jest Polaków, którym żyje się gorzej dzisiaj niż 8 lat temu, wyłączając oczywiście ubeków i ewidentnych złodziei? Ilu Polakom spadły dochody? Czy zna pan, panie premierze, Polaków, którym w jakikolwiek w ostatnich latach ograniczono wolność? O ile dziś bezpieczniej czują się Polacy? O ile mniej Polaków dzisiaj wyjeżdża za granicę, szukając swoich szans? Żegnamy, szanowni państwo, dobry rząd i niestety suwerenną Polskę. Witamy same kłamstwa całą dobę. Nie żałujcie też tych kobiet, które poddały się procedurze, nie poddały się procedurze in vitro, bo szanse na dziecko to tylko 30%. A już czytamy i zgłaszają się kobiety z olbrzymimi problemami psychicznymi, które wychowują jedno dziecko, a pozostałe są tam w tym ciekłym azocie. I się zastanawiają i mają to z tyłu głowy, mówią, jak żyć, bo na przykład mąż się rozmyślił, nie chce więcej dzieci. A więc, drogie młode Polki, nie dajcie sobie sprać mózgu lewackimi ideologiami. Szczęście największe daje macierzyństwo i rodzina. Dziękuję. Polki poszły do wyborów. Panie pośle Telus, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a my tu powołujemy prezesa Rady Ministrów. Chwileczkę. Ja rozumiem. Wznawiam obrady. Bardzo proszę o zabranie głosu i odniesienie się do pytań oraz wielu postawionych tez, dobrych życzeń i słów pożegnania nawet pana prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zapraszam, panie premierze. Jest natomiast pan poseł Ryszard Petru. Panie pośle, mówił pan o prognozach inflacyjnych. To chyba pan jakiś rok temu, czy może troszeczkę więcej, prognozował 25% inflację. Nie było takiej inflacji. Nie ma tutaj posłów lewicy. Nie ma posłów lewicy. Wydawało mi się, że tutaj przynajmniej znajdziemy wspólny język z częścią z posłów. Pan przewodniczący Mentzen mówił również o kontrolach Ministerstwa Finansów. Otóż, panie przewodniczący, jeśli się tak zdarzy, że Platforma będzie rządziła za jakiś niedługi czas, to możecie zatęsknić o tym, ile było kontroli teraz, a ile było kontroli w czasach Platformy Obywatelskiej. Bo kontroli jest o 60% mniej, a jednocześnie skuteczność tych kontroli wzrosła o 70%. Wracam teraz do pana przewodniczącego Gawkowskiego. Panie przewodniczący, panu się takie coś wymsknęło, że w czasach naszych rządów była najwyższa inflacja od 30 lat. Naprawdę pan w to wierzy? Kto panu to podpowie? Kto pana tak skrzywdził, panie przewodniczący? Pan poseł Dariusz Matecki zadał pytanie o to, które na pewno jest przyczynkiem do wstydu dla europosłów i posłów Platformy Obywatelskiej. Przypomniał słusznie, że i zapytał, w ilu głosowaniach. Ja słyszałem, panie pośle, że w około 20 kilku głosowaniach europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej głosowali za sankcjami nałożonymi na własny kraj. Dziękuję za to przypomnienie.
Sejm wysłuchał prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego oraz przeprowadził dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów? Głosowało 456 posłów, większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Za wnioskiem było 190 posłów, przeciw 266. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Wysoka Izbo, informuję, że grupa posłów zgłosiła kandydaturę pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Proszę o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę w celu przedstawienia zgłoszonej kandydatury. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Wiemy doskonale, jak trudny i ciężki czas dla polskiej gospodarki, światowych finansów to były lata 2007-2015. Ale wówczas Polska przeszła suchą stopą przez kryzys gospodarczy. Może państwo nie wiecie, ale Donald Tusk jest wielkim miłośnikiem muzyki, malarstwa. Nie będę mówił o wszystkich utworach, które zdaje się, które tutaj... Panie pośle Mosiński, ja rozumiem, że pana to bawi, ale dzisiaj śmiech to zdrowie, natomiast kultura obowiązuje i nie zawsze i nie wszędzie wypada się śmiać, panie pośle Mosiński. Nie zabraknie okazji do okazania tego, co myślicie i czujecie. I tak na koniec, czy możecie sobie państwo wyobrazić Donalda Tuska, do którego przychodzi jakiś minister po konferencji prasowej, i na której nazywa premiera miękiszonem? Czy możecie sobie wyobrazić prawdziwego premiera, któremu gabinet meblują czterej funkcjonariusze partyjni, a w tym czasie wysyła się go czy ją na urlop? Nie, Polska potrzebuje prawdziwego premiera. Polska potrzebuje człowieka, który bierze odpowiedzialność za to, co robi. Polska potrzebuje premiera, który jest szanowany w swoim zapleczu politycznym. I dlatego jestem przekonany, że wybór Donalda Tuska to najlepsze, co może dzisiaj spotkać Polskę. Jeśli Sejm wskaże Donalda Tuska jako kandydata na prezesa Rady Ministrów i jutro będziemy wysłuchiwać jego exposé, wszyscy na tej sali będziemy mieli wrażenie zbiorowego déjà vu. To wszystko już było. Donald Tusk stawał już na tej mównicy i opowiadał, że jako premier zadba o dobrobyt Polski. I jak to się skończyło? Wszyscy pamiętamy ucieczką do Brukseli po milionową pensję i wysoką emeryturę. Ale zanim uciekł, to o dobrobyt polskich rodzin zadbał w ten sposób, że podwyższył wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, zlikwidował jednostki wojskowe i posterunki policji, a Polaków traktował jak tanią siłę roboczą pracującą na rzecz niemieckiej gospodarki. To wy doprowadziliście do podziału na Polskę A i Polskę B. My wprowadziliśmy program 800+. Wy zamiast tego proponujecie program Zemsta+. Pan, panie marszałku Hołownia, straci kontrolę nad swoją partią szybciej, niż się panu wydaje. Już afera wiatrakowa pokazała, jak Donald Tusk traktuje Polskę 2050. Podrzucili wam ustawę napisaną pod interes lobbystów, kazali ją firmować, wystawili na kompromitację, a na koniec Donald Tusk objawił się jako bohater, który ratuje sytuację. Panie marszałku rotacyjny, za maksymalnie 2 lata nie będzie pan już miał partii. Zostanie panu kanał na YouTubie i zdjęcie ze srebrnym przyciskiem. Miała być trzecia droga, a wyszła trzecia noga Donalda Tuska. Nie pozwolimy na to, aby Polska znów była przez was rozkradana. Będziemy bronić mediów publicznych. Nie zgodzimy się także na łamanie zasad demokracji i praworządności,
które już teraz zapowiada sprzyjający Donaldowi Tuskowi niemiecki publicysta z Berliner Zeitung. Będziemy pilnować Polski. Marszałek rotacyjny zwraca uwagę panu już nie ministrowi, że czas mija. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw wyborowi Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Pozwolę sobie zauważyć, panie pośle, że czasem lepiej jest dostać od wyborców przycisk srebrny niż przycisk czerwony. Po tak pełnym cierpienia i bólu przemówieniu mojego poprzednika może trzeba zmienić ton. Dziś Donald Tusk, ubiegający się o poparcie Wysokiej Izbie, jest przedstawicielem pokolenia wolności. Ale warto też powiedzieć, że 100% Polski 2050 Szymona Hołowni w nowym rządzie będą stanowić kobiety. Rolą Polski 2050 będzie dopilnowanie, aby ten rząd stał się rządem prawdziwej, głębokiej zmiany. Żeby nie ugrzązł w kłótniach i potyczkach o to, czyja racja jest lepsza. Najważniejsza zmiana, jaka się dokonała 15 października, to nie jest zmiana marszałka, zmiana pana premiera. To jest przede wszystkim zmiana myślenia o państwie. Podczas kiedy niektórzy mają wyraźny kłopot z tym, że Sejm jest dzisiaj chętnie oglądany, my z tego się cieszymy. Dla nowego premiera jest kilka słów, które według mnie są istotą bycia na tym stanowisku. To jest bezpieczeństwo, to jest wspólnota, to jest braterstwo. To jest samorządność, to jest przedsiębiorczość. Dlaczego Donald Tusk? Dlaczego spośród czterech formacji politycznych on dzisiaj ma nieść na sobie ciężar i odpowiedzialność bycia prezesem Rady Ministrów? Bo to po pierwsze tak zdecydowali Polacy, bo jest liderem największej partii tworzącej koalicję. I my szanujemy to, co do nas mówią nasi wyborcy. Po drugie, spośród nas ma największe doświadczenie. Doświadczenie kierowania rządem, doświadczenie prowadzenia Rady Europejskiej, szukania kompromisów, współpracy, porozumienia, szukania wspólnoty, nawet z tymi, z którymi się nie zgadza. Mogliście go obrażać, mogliście przeciwko niemu występować, mogliście puszczać te wszystkie hieny i nasyłać na niego. Odwaga, którą się wykazał, nie jest największa nawet w dniu, kiedy się podejmuje tej funkcji premiera. Odwagą się wykazał wbrew temu, co często powtarzaliście, że uciekł gdzieś. On porzucił wygodne życie, które mógł mieć po byciu szefem Rady Europejskiej. Porzucił bardzo intratne stanowisko i wrócił tutaj. Nie do parlamentu od razu, nie na jakąś funkcję. Wrócił walczyć o to, żeby demokracja, przyzwoitość, sprawiedliwość zwyciężyła. I zwyciężyła. Dla nas ludowców, jak ktoś zostaje trzeci raz premierem, no to nasuwa się oczywiście wiele dobrych wspomnień. Nie byłbym sobą, gdybym Witosa nie wymienił dzisiaj. Ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym dobrze. No to jest wielkie zobowiązanie, panie premierze. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownię, że za 2 lata nie będzie mieć partii. Za 2 lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Oprócz przywitania Lecha Panowie Wałęsy, posłowie, ten element wywołał największe poruszenie. Dziękuję za entuzjazm, ale trochę spokojniej. Będziecie mogli go udowodnić przy urnie wyborczej. Będzie wystarczyło oddać głos. Nie będę mówił o historii pana Donalda Tuska, bo jej nie znam. W trakcie kampanii wyborczej po raz pierwszy zobaczyłem Donalda Tuska jako człowieka, który jest zdeterminowany, który jest do bólu pracowity. Wyobraźcie sobie, że na spotkaniu z nim było więcej ludzi niż na spotkaniu ze mną. Mówię, o, to jest coś niesłychanego. Lewica wchodzi do tego rządu, aby być gwarantem naszych lewicowych priorytetów programowych, świeckiego państwa, praw kobiet, budowy mieszkań na wynajem, usług publicznych, ochrony praw pracowniczych, renty wdowej. Lewica wchodzi do tego rządu po 18 latach nierządzenia.
Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy Wysoka Izba przystępuje do leczenia dżumy cholerą. Odwołaliśmy wreszcie szczęśliwie Mateusza Jakuba Morawieckiego. Ale dlaczego mielibyśmy powoływać człowieka, który wybrał go sobie nie tak dawno temu na doradcę? Czyżby miał tak fatalną rękę do ludzi? To możliwe. Ale jest i druga opcja. Może dobrali się w Korczumaku. Jakob Welsztudent z Oskarem? Kto wie? Kto wie, szanowni państwo, jaka to ręka aranżuje te niesłychane mariaże? Obserwowałem moich czcigodnych kolegów, panów prezesów, przewodniczących, już za chwilę premierów, wicepremierów. Widziałem, że pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz popierał, ale się nie cieszy. A kiedy z kolei przemawiał pan przewodniczący Czarzasty, widziałem, że zasępił się sam pan przewodniczący Tusk. Takie to swaty, oby nie krwawe, szanowni państwo. To jest koalicja, to chyba nie jest koalicja marzeń. Nasze dzieci są deprawowane w systemie szkolnictwa, który pan, jak słyszę, zamierza powierzyć osobom, które organizowały tutaj w ostatnich latach tłumne sabaty czarownic. PiS, PO, zaprawdę jedno zło. I to niezależnie od tego, z jakimi przystawkami aktualnie idziecie po władzę. Szanowni państwo, Konfederacja nie może poprzeć takiej kandydatury. Czekałem, aż pan wróci do polskiego Sejmu i wiedziałem, że pan wróci, bo trzeba wprowadzić euro i trzeba Polskę mocno sfederalizować z Unią Europejską tak, by powstało jedno super państwo, a Polska w tym super państwie była rubieżą wschodnią. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225 posłów. Za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Proszę bardzo, panie premierze. Chcę przede wszystkim, panie marszałku, panie prezydencie, podziękować. Podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję, Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie do mnie, tylko, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli. Nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało. Dzięki wam. To wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. I za to chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie. Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi, bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem te do Berlina, für Deutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski.
po tym, co zrobił. To jest właśnie fenomen polskiej demokracji, że czasem na 15 października trzeba poczekać do 11 grudnia, ale warto było. Drodzy Państwo, na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 11 grudnia. Panie, jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie pośle, w trybie sprostowania. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński.